Cześć moi drodzy, taki krótki instruktaż dzisiaj, jak założyć prawidłowo pasek do Piaggio MP3. Postanowiłem nagrać ten film, ponieważ było bardzo dużo pytań na maila, jak ten pasek prawidłowo założyć. Słuchajcie, większość pasków, jak ten GT, który ja też sprzedaję, ma strzałkę i oczywiście strzałka w kierunku pracy całego układu, to znaczy w tą stronę, w lewo, musi pokazywać. I bardzo ważna rzecz teraz, moi drodzy, trzeba ten pasek teraz w korektorze momentu obrotowego wcisnąć troszeczkę tak, żeby przeciwtalerz wariatora nie ściskał nam tego paska. Ten pasek musi być luźny i dopiero dokręcamy. Miałem też takie przypadki kilka razy, że ktoś przyjechał do mnie z takim motocyklem i powiedział, że wymieniał pasek i coś mu się odkręcił wariator, coś mu rozpierniczyło. Dlaczego? Bo pamiętajcie, tutaj jest troszeczkę inaczej niż w każdym skuterze. Pasek nie leży sobie tutaj na tej osi, na tej tulejce. Jak widzicie, jest tutaj troszeczkę mniej miejsca. Jeśli ten przeciwtalerz przyciśniecie do tego paska, a dużo osób robi to wyłącznie ręcznie, dokręca, więc można mieć wrażenie, że to jest dociągnięte. Po odpaleniu silniku pasek wyskakuje do przodu, robi się luz, wariator jest luźny, przeciwtalerz z wariatora jest luźny i jest koniec. Także moi drodzy, pamiętajcie, pasek w ten sposób, podkładka tutaj musi być, przeciwtalerz wariatora, naciskamy, musi to nam dojść do tej podkładki, podkładki kolejne i dopiero wtedy nakrętka i skręcamy. Moi drodzy, mam nadzieję, że przyda Wam się ten krótki, ale bardzo rzeczowy chyba materiał, ponieważ wydawałoby się, że wymiana paska jest bardzo prosta, aczkolwiek niektórych to przerasta, moi drodzy. Co o tym myślicie? Pozdrawiam, zachęcam do komentowania.